Dzień dobry, nazywam się Karolina Suchecka i jestem kierowniczką programową misji Polskiej Akcji Humanitarnej w Sudanie Południowym. Miejsce, o którym dziś chciałabym powiedzieć parę słów, to azyl dla kobiet, które doświadczyły przemocy ze względu na płeć. Ich sytuacja była na tyle poważna, że zdecydowały się uciekać ze swoich domów, niejednokrotnie pokonując pieszo wiele kilometrów, dlatego że zdrowie, a często i życie ich i ich dzieci były zagrożone. SPU, czyli z angielskiego Special Protection Unit, w bardzo podstawowych warunkach przebywa parę dziesiąt kobiet ze swoimi dziećmi. Żeby mogły normalnie funkcjonować, potrzebny jest m.in. dostęp do wody. Parę lat temu udało się wywiercić tam studnię oraz zamontować pompę, zbiornik na wodę i system kranów, który dostarcza wodę nie tylko podopiecznym SPU, ale też okolicznym domostwom. Niestety, podczas konfliktu zbrojnego w 2016 roku część systemu została zniszczona, a połowa zasilających go paneli słonecznych skradziona. W wyniku tego system działa tylko połowicznie, a jego funkcjonalność sukcesywnie się pogarsza. Aktualnie woda dostarczana jest tylko przez około 2 godziny dziennie. Przestał też działać system doprowadzający wodę do kurków na zewnątrz. Skutkiem tego osoby spoza SPU przychodzą na teren azylu po wodę. Podopieczne nie utrudniają dostępu do wody, jednak wiąże się to z tym, że na teren azylu wstęp mają osoby z zewnątrz. Korzystają z tego niestety też ci, przed którymi kobiety chciały się ukryć. Żeby przywrócić funkcjonalność systemu i zapewnić kobietom i ich dzieciom dostęp do wody oraz bezpieczeństwo, potrzebujemy 15 tysięcy złotych na naprawę systemu i zakup brakujących paneli słonecznych. Mamy osoby gotowe do pracy. PAH ma potrzebny sprzęt i fachowców, jako że jesteśmy jedną z najaktywniejszych organizacji w Sudanie Południowym w sektorze zapewnienia dostępu do wody. Każda Państwa wpłata przybliża nas do celu. Serdecznie dziękujemy za wsparcie tej inicjatywy.